rozpocznie. No w zasadzie już mamy tutaj kilka osób oczekujących. Dobra. Witamy serdecznie po przerwie. Nie wolno ruszać. Tutaj muszę najechać. Witamy po przerwie. Rozpoczynamy środowiskową basketligę Oto rozgrywek Bandbojów. Mamy dwie dywizje. Max Basketball 35+, Max Basketball 45+. 35 dzisiaj rozlosujemy. To zespoły Bandbojów, którzy zagrają w dwóch grupach. Zakwalifikowaliśmy z tych 14 zespołów, które się zgłosiły, 11 zespołów. Dzisiaj 11 przeszedł weryfikację ostateczną i spróbujemy zagrać i rozlosować zespoły w dwóch grupach 5 i 6 drużynowych. A więc tutaj tak, mamy już 11 wrócek położonych, żeby nie było. Tak, układam. Jedną ocieka i wiadomo, to jest mistrz, tak? Zobaczymy, kto jest mistrzem. Nie, to nie jest mistrz. Zobaczymy. Dobrze, mamy. Założenie naszego losowania jest przede wszystkim takie, żeby te grupy w miarę były wyrównane. Idealnie nigdy nie będzie, ale zawsze się staramy, dążymy do perfekcji. W związku z tym mamy tutaj trzy założenia, które musimy realizować podczas naszego losowania. Przede wszystkim to ranking drużyn z ubiegłego sezonu. Patrzymy tutaj cztery najlepsze drużyny z Final Four 35+. To mistrz ubiegłoroczny Dream Team, Młodzi Inaczej, Stare Byki i Ciumaki, czwarty zespół. Postaramy się tak układamy, żeby mistrz, wicemistrz był w różnych grupach, a Stare Byki i Ciumaki również uzupełnili po jednej drużynie tę grupę, żeby nie trafiły nam trzy mocne notowane drużyny do jednej grupy, tylko żeby nam wyszło ostatecznie z tych czterech notowanych zespołów po dwie w każdej grupie. Drugie obostrzenie, mamy jeszcze drużyny rywalizujące w kategorii 45, oni też grają w 45. I te zespoły w tym roku, tak jak w ubiegłym, są trzy ekipy. I też się postaramy, żeby dwie ekipy 45, które mają w składzie najstarszych koszykarzy na świecie, a przede wszystkim na Pomorzu, zagrały w sześciozespołowej grupie, a jedna ekipa bojów starszych zagrała w pięciozespołowej grupie. I kolejne obostrzenie, doszedł, zresztą to nie jedyna nowa drużyna, która w tym sezonie się pojawiła w kategorii odbojów, to Szumburumbum, ale tak się zdarzyło, że kilku zawodników grało wcześniej w Grillin Fans i postanowiło też zachować swój udział w tej i w tej drużynie, w związku z tym te obie drużyny będą rozstawione, żeby w grupie się nie spotkać. A więc tak, mówimy oczywiście o tym Grill and Fans i Szumburum. Witamy wszystkich, rozpoczynamy losowanie. Zawsze to robimy na spotkaniu kapitanów. Wiadomo, koronawirus rządzi, ale my nie dajemy się i walczymy. Zamiast maski mamy piłkę. A więc tak, do grupy A. Do grupy A. Mamy Amber Ball. Tak, ja od razu tutaj zestikuję, przykleję, żeby nam ten Amber Ball nie uciekł. Tak. Tak. Następna do grupy B. Drużyna do grupy B. Beniaminek, Zielone Grajki. To zespół, który występował w ubiegłym sezonie w drugiej dywizji. Dzielnie walczył, bardzo mocna ekipa. Mam nadzieję, że też wniesie trochę świeżego powiewu w kategorii odbojów. Do grupy A
All-Starsi. I w ten sposób mamy, to są zespoły, których mają składy 45+. W związku z tym już wiemy, że Neptun będzie w grupie B. Jak wylosujemy, no, trafi automatycznie do grupy B. Teraz grupę B. Mam nadzieję, że to będzie Neptun. Nie, to jest Dream Team. Drogi mistrz, grupa B. Czyli w ten sposób wiemy, że w grupie B nie może być wicemistrza młodych inaczej. Tak? Ta grupa, Ciumaki, to jest zespół czwarty. Tak. Ubiegłego sezonu oczywiście i trafia do grupy A. Jak na razie nam nie zaburza się zasada. Tak, będzie wszystko takie wykartowane. Do grupy B kolejny Beniaminek, Łotowska Krew, Zebronga. Do grupy innej, czyli do grupy B. Co my mamy tutaj? Grupę A. Czekamy na grupę A. Grillin Fan. I w ten sposób zamyka się nam już rozstawienie zespołów. Gdyż Szumbu-Rumbu musi być w grupie B. Grillin-Fan. Tak, Szumbu-Rumbu nam trafi, ale nie mamy tutaj stare byki. Idą do grupy A. To się zgadza, bo mamy dwie mocne drużyny. Tak. Dwie mocne drużyny. A już się rozpoczyna tutaj konflikt założenia wcześniejszego. No i niestety myślałem, że przejdzie gładko wszystko, ale nie udaje się. W związku z tym będzie roszada. Oczywiście roszady robimy tylko w zespołach, które były ostatnie. Młodzi inaczej. To wicemistrz. Tak, wicemistrz może być mistrzem. Idzie do grupy A. I teraz stare byki, jako ostatnie wylosowane. Tak. Trafiają do grupy B. Tak. I Amatorska Krew, jako wcześniej wylosowana drużyna. Trafia do grupy A. Tak. I tutaj ze względu na ograniczenie, tak jak wspominałem wcześniej, Grillin Fan i Szumbu-Rumbu. Właśnie ten Szumbu-Rumbu nie może wystąpić w grupie tej samej, czyli siłą woli, siłą rzeczy trafia do grupy B. Tak, i teraz sprawdzam, czy zasady wypełniają oby te grupy, zasady i kryterium nasze wcześniej, czyli założenie wcześniejsze przed głosowaniem. Dream Team, młodzi inaczej, stare byki, ciumaki. Po dwie drużyny w różnych grupach, z tym, że Dream Team i młodzi inaczej nie mogą być w tej samej grupie. Dream Team, stare byki, zgadza się. Młodzi inaczej i ciumaki też się zgadza. Teraz zawodnicy zespołu, które mają zawodników z najstarszych, Amberborn, Neptun i starsi, nie mogą trafić trzy drużyny do jednej grupy. W związku z tym patrzymy o starsi, Amberborn w jednej, Neptun w innej. Zgadza się. I trzecie założenie nasze przed losowaniem Grillin Fan i Szumbu-Rumbu nie mogą być w jednej grupie. Grill mamy w osobnej, Szumbu-Rumbu też w osobnej. I dopiero się zgadza teraz nam. W związku z tym musieliśmy
To jest zweryfikowane wcześniejsze losowanie, względne wcześniej założone kryteriów. Tutaj mamy grupę A. Można zbliżyć. Grupę B. I 45 plus. Old Amber Ball, Nile starsi i Neptun 45 plus. Ten sam mamy komplet. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że zrobiliśmy to w miarę szybko. Czy zrozumiale to się okaże? Na pewno to wszystko się znajdzie w internecie, wyniki losowania i to samo rozpisko już najbliższych trzech spotkań dywizji 35 plus. Ja ze swojej strony dziękuję. Tutaj byliśmy razem z Grzegorzem, Grzegorz jest za kamerą. Pozdrawiamy Łukasza, który za drzwiami jest. W związku z tym tak naprawdę widzimy się niebawem. Piłkę w górę i rozpoczynamy. Spróbuję trafić. Mam nadzieję, że Wam lepiej pójdzie. Tak? Ja dziękuję. To tyle. Do zobaczenia.